Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w to, no bynajmniej nie jesienne popołudnie, u nas 30 stopni. Ostatnio, kochani, jak nagrywałam, wspominałam chyba coś o jesiennej zadumie i świecach. No zdecydowanie będzie jeszcze trzeba na to poczekać, ale nic nie szkodzi, na wszystko przyjdzie czas. Pragnę Wam dzisiaj zaprezentować kolejną poetkę. Poetkę, którą miałam przyjemność poznać osobiście. Będzie to Bernadeta Krawiec. Będą to wiersze z tomiku Akrostychy. I tu, kochani, taka ciekawostka, ponieważ nie każdy spotkał się z tym terminem. Co to są akrostychy, akrostych. Posłuchajcie, kochani, przeczytam chociaż krótką informację o tym. Akrostych, utwór wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy, frazy lub zdania. Kolumny takie mogą być czytane w dół, w górę lub naprzemiennie. Najczęściej takie kolumny są tworzone przez pierwsze lub ostatnie litery kolejnych wersów lub też mogą być skreślane poprzez tak zwaną średniówkę, czyli inne elementy podziału wewnątrz wierszowego. Ja, kochani, postaram się każdy z tych wierszy zamieścić na nagraniu, tak żebyście no, zobaczyli, jakie to niesamowite. Zapraszam. O poetce, kochani, parę słów. Urodziła się w Wiśle Wielkiej w powiecie pszczyńskim. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wydała już kilka tomików. W 2013 był to jej pierwszy tomik o tematyce przyrodniczej pod tytułem Przyroda piórem malowana. Latem 2017 ukazał się kolejny tomik Słowem po mapie, w którym zostały zamieszczone relacje z podróży naszej poetki. A w grudniu 2017 ukazała się publikacja pod tytułem Ryszard Otręba, grafika Bernadeta Krawiec, Jan Paliczka, wiersze. Jest również współautorem tomiku pod tytułem Światłem i Słowem. Jej wiersze były publikowane w antologiach krajowych, a także w antologii poezji rumuńskiej i bułgarskiej oraz Metaforze współczesności. Brała udział kilkakrotnie w Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzicach, w Festiwalu Poezji Maj nad Wilią i to właśnie tam właśnie miałam przyjemność poznać Benię, w Wilnie oczywiście, i w Festiwalu Poezji Duchowość bez Granic w Bułgarii oraz w Festiwalu Poezji w Londynie. Jako pierwsza, kochani, zaprezentuję autorską prezentację. I to właśnie, co wcześniej wspomniałam. Pierwsze litery każdej z linijek, każdego z wersów tworzą właśnie imię i nazwisko naszej poetki. Posłuchajcie. Bielik opuścił gniazdo, energicznie wymachując skrzydłami, ruszył w kierunku niewysokiego wzgórza, a jego wspaniała sylwetka dodawała wdzięku krajobrazowi. Ewolucje powietrzne ptaka tworzyły wyjątkowy obraz, aczkolwiek krótkotrwały. Krzykliwe głosy piskląt rozlegały się dokoła. Apetyt maluchów wzrastał. Wreszcie ojciec ptasiej rodziny powrócił i zaspokoił głodne potomstwo, energicznie rozdzielając cenną zdobycz. Dyrektor Festiwalu Poezji w Londynie. Wszyscy, albo przynajmniej prawie wszyscy, znamy tego pana. I kochani, posłuchajcie wiersza. Alergia to schorzenie przykre, lecz walczyć z nią wytrwale musisz. Energią tryskać możesz zawsze, kiedy alergen w sobie zdusisz. W
Wczesne leczenie jest skuteczne, również kuracje są wskazane. Ówczesne trendy w medycynie bywają wielu chorym znane. Efekty pracy znawców wielu lepiej doceniaj, przyjacielu. Mój małżonek aniołem nie jest. Niestety, jak każdy ma swoje za kołnierzem. Dopiero od kilku lat razem spędzamy więcej czasu. Zawsze praca była na pierwszym planie. Energię zostawiał poza domem, jak to przystało na głowę rodziny. Kiedy został emerytem, rzadko wspomina tamte lata, albowiem nie chce się stresować, woli przebywać na łonie przyrody i delektować się zapachem drzew. Energię traci na górskich wędrówkach. Cieszy się śpiewem ptaków. Festiwal poezji słowiańskiej. Fajnie, że poeci znowu się zbierają. Etapami swoje utwory czytają. Starają się przy tym zawrzeć znajomości, to też mile witają zaproszonych gości. Idealnie program został ułożony. Wrażenie robi zawsze stolik zastawiony. Ale nie byle czym, lecz publikacjami. Liczni tu się szczycą swymi utworami. Poezja króluje w Bielsku, Czechowicach. Otoczona śpiewem jest w Wilamowicach. Ech, nie jeden westchnie, widząc jak poeci z występów się cieszą niby małe dzieci. Jak dobrze, że Rysiek poetów zgromadził i szósty festiwal świetnie poprowadził. Słowiańska poezja z werwą jest czytana. Łatwo wpada w ucho, bywa rymowana. Oczywiście jest też poetycka proza. Wielu wciąż pamięta rymowankę brzoza. Idealnie przyroda w wiersze jest wplatana, albowiem tematyka jest piszącym znana. Ni. Jest dla autora dość trudną literą. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie. Beniu oczywiście też. Do usłyszenia.